Witajcie kochani, Rafał z tej strony, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z terenów przygranicznych. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat zapowiadającej się niedługo premiery Hero 10. Wczoraj były całkiem dobre przecieki, jeżeli chodzi o fotografię, jeżeli chodzi o specyfikacje. I wiemy już, że dziesiątka będzie miała kilka takich przełomowych cech, ale też zachowa dużo z poprzedniej edycji. Ja tutaj mam dziewiątkę, której używałem bardzo dużo w ostatnim roku. Dużo z nią latałem, dużo kręciłem też vlogów i ta kamera naprawdę nieźle się spisuje. Jeżeli chodzi o sam mikrofon, też właściwie ten przedni mikrofon załatwia sprawę. Można vlogować, ma stabilizację w poziomie obrazu, wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Mamy tutaj już rozdzielczość ponad 5K, więc jest ok. Ok, to samo co teraz, czyli max video, ale mam stabilizację. I teraz się dopiero dzieją cuda takie, że nawet nie wiem, jak ta kamera się układa. Jeżeli chodzi o nową kamerę Hero 10, która wejdzie pewnie w skali jednego miesiąca, w ciągu miesiąca powinniśmy mieć tą kamerę, być może nawet we wrześniu. Także tutaj, jeżeli chodzi o gabaryty i funkcjonalność, wygląda tak samo. Układ klawiszy jest taki sam, jedyne co, czym się różni, to są niebieskie logotypy i niebieski napis tutaj z boku właśnie Hero 10. To jest ta podstawowa różnica. A tak poza tym wygląda dokładnie tak samo. Natomiast to, czym się będzie różniła dziesiątka w stosunku do dziewiątki, to nowa matryca, 23 megapiksele. I druga sprawa, procesor GP2, mocny procesor, nowy. I to, co jest fantastyczne, że dzięki tym innowacjom, dzięki matrycy i procesorowi, będziemy mogli wykonywać ujęcia w rozdzielczości 5,3K w 60 klatkach na sekundę. Genialna sprawa. Natomiast to, co jest jeszcze lepsze, będziemy mogli wykonywać ujęcia w rozdzielczości 4K w klatkarzu 120. Fantastycznie, naprawdę genialna sprawa. I tutaj wielkie brawa dla GoPro. Jeżeli tylko ta kamera nie będzie się tak wieszać, jak na przykład dziewiątka z Media Mode, to będzie rewelacyjnie. Dla rozdzielczości 2.7K będziemy mogli wykonywać ujęcia już w 240 klatkach na sekundę. Jak do tej pory można było wykonywać te ujęcia w 240 dla Full HD. Kolejną innowacją będzie HyperSmooth 4.0. Jak do tej pory mieliśmy 3.0 i całkiem dobrze się spisuje ta stabilizacja. Jest naprawdę genialna. Jak porównuję z innymi kamerami, to naprawdę nie ma opcji. Dodatkowo możemy stabilizować w Real Steady, szczególnie jeżeli latamy z tą kamerą. Ja bardzo często używam stabilizacji w Real Steady, praktycznie codziennie, ale też używam tej wbudowanej HyperSmooth, jeżeli chodzi czy Boost, do wykonywania ujęć vlogowych tą kamerką. Także stosuję ją w dwóch różnych sytuacjach. Albo latam i wtedy bez stabilizacji ten obraz i stabilizuję w postprodukcji, lub też jeżeli kręcę vlog, to faktycznie tak jak teraz bezpośrednio z ręki. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sam układ, to kamera będzie dostarczana z akcesoriami, tak jak było wcześniej. I też na zdjęciach możemy dostrzec bardzo podobny pakiet, czyli to etui plus pewnie jakiś osprzęt typu kable i te podstawowe mocowania, które z GoPro przychodzą. Zapewne będą inne zestawy akcesoriów, które zwykle też spotykamy z tą kamerą. Bardzo się cieszę, jeżeli chodzi o premierę, zapewne we wrześniu będzie, skoro mamy już tak dobre przecieki i tak dobre zdjęcia, to pewnie parę tygodni tej kamery możemy się spodziewać na rynku. Dzięki serdeczne za uwagę, napiszcie w komentarzach, czego byście się spodziewali po tej kamerze, czy zamierzacie kupić Hero 10, jakie jest Wasze nastawienie i jakie są doświadczenia z poprzednimi kamerami. My widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mamy tutaj sporo motorów. Na razie nie możemy jeździć, ale myślę, że niedługo będzie można wyjechać. Wiadomo, jaka jest sytuacja w Polsce. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!